Coraz więcej osób choruje na cukrzycę. Z tego powodu powstał regionalny program profilaktyki diagnozowania tej choroby. Jeszcze do niedawna mówiło się, że właśnie cukrzyca dotyczy tylko osób starszych, że jest tym cichym zabójcą, ponieważ niezdiagnozowana, nierozpoznana robi wiele spustoszeń w naszym organizmie, między innymi atakuje serce, nerki, mózg. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli tą świadomość, żebyśmy wcześniej się dowiedzieli, czy tą cukrzycę w sumie mamy, czy nie mamy. Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego jest skierowany do wszystkich dolnoślązaków w wieku od 35 do 65 lat. W pierwszej kolejności ten program jest właśnie adresowany do osób z tak zwanych kategorii ryzyka, to znaczy osób, które mają nadwagę, otyłość, osób, które są mało aktywne fizycznie, osób z stwierdzoną hiperglikemią, czy chociażby kobiet, które w trakcie ciąży miały zdiagnozowaną tak zwaną cukrzycę ciążową. Cukrzyca typu drugiego to jedna z bardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych na świecie, na którą mamy wpływ i możemy jej zapobiegać. Przede wszystkim dbać o prawidłową masę ciała, dbać o to, co jemy, unikać cukrów prostych, czyli najpopularniej słodyczy, ograniczyć je, jeżeli możemy. Nieleczona cukrzyca może doprowadzić do innych chorób. Warto więc pomyśleć o profilaktyce i zgłosić się do programu. Dla Echo24, Pola Janus.